Jezus przychodzi dzisiaj do swoich. Czytamy w Ewangelii, że jest u siebie, że ludzie go znają, tak, że wiedzą, kim on jest. I on zaczyna im mówić, nauczać ich. Przychodzi na święto, ludzie go wszyscy znają. I nagle okazuje się, że bardziej niż to, co mówi, ważne jest, kto mówi. Nagle okazuje się, że nie chodzi o to, co Jezus powiedział, ale chodzi o to, że jest znany. A przecież myślą sobie, bo jak przyjdzie Mesjasz, to nikt nie będzie znał Mesjasza. Jak to? A tu nagle ktoś, kogo my znamy? I staje przed nami dzisiaj ten Pan Jezus, którego my świetnie znamy i znowu do nas mówi. I okazuje się, że my mówimy sobie zaraz. No skoro my świetnie tego Jezusa znamy, no to czy to o to, aby na pewno chodzi? Czy to on może być kimś niezwykłym? Przecież musimy poszukać kogoś niesamowitego, niezwykłego, jakiejś innej, niesamowitej duchowości. Musimy poszukać kogoś, kogo w ogóle byśmy nie znali. I zaczynamy jakieś bezsensowne podróże za poszukiwaniem buddyzmu, hinduizmu, nie wiadomo jeszcze czegoś. Szukamy jakichś spirytyzmów, jakichś rzeczy i nagle czujemy, o, no to jest rzeczywiście coś. A tutaj pewnie zupełnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby nas czymś zaskoczyć. Nie o to chodzi, żeby nagle było niesamowite i niezwykłe. Nie o to chodzi, żeby poszukać czegoś, czego nigdy do tej pory nie widział. Jezus jest znany, znamy Go świetnie, wiemy, kim On jest. I właśnie dlatego ten Jezus przychodzi do nas i mówi dzisiaj, nawróć się, zmień się. Mówi to z całą prostotą, ponieważ Go znamy, ponieważ jest tuż obok na wyciągnięcie ręki. Jest moim przyjacielem od lat. Nie musi robić czegoś niesamowitego i niezwykłego. Nie musi przychodzić z jakimś fajerwerkiem. Po prostu jest. Po prostu jest tuż obok, jest moim przyjacielem. Po prostu jest Bogiem. Bogiem, który przychodzi i mówi mi bardzo prosto, zmień swoje życie, nawróć się. On mówi, żebym się zmienił. A ja? Czy rzeczywiście chcę jakiejś zmiany w moim życiu? Czy chcę znaleźć prawdziwego Boga, czy też szukam jakiegoś fajerwerku? Czy chcę spotkać Jezusa Chrystusa, który jest moim Zbawicielem? Czy chcę znaleźć coś niesamowitego? Czy chcę znaleźć Boga, który mówi do mnie słowa prawdy? Czy chcę znaleźć jakieś coś, po czym będę mógł się czuć dobrze i świetnie i innym powiedzieć, o, ja wierzę w coś takiego, w co jeszcze nikt nie wierzy? Czy chodzi o moje samopoczucie? Czy o rzeczywisty, faktyczny, realny kontakt z Bogiem? Przychodzi Bóg, którego wszyscy świetnie znamy. Przychodzi Bóg, który może powiedzieć, znam Ciebie od dzieciństwa. I ja mogę powiedzieć, znam Chrystusa od dzieciństwa. Dlaczego więc mam nie posłuchać Jego słów?